Witę Jewdzia. Dzisiaj tak troszkę inaczej, nie na sali, akurat udało nam się tutaj spotkać na kawie. Fajna cukiernia. Tak, fajna kawiarnia. Rzadko tu przechodzę, bo jak sam widzisz, dużo ciast, więc pewnie poszłabym kategorię wyżej, ale przyjemne miejsce, można wyjść z pieskiem, z kotkiem, usiąść, napić się pysznej kawy. Także lubię to miejsce. Słuchaj, tak już przy kawie pogadajmy może o tych troszkę o przygotowaniach, no bo to walka w sumie tuż, tuż. Pewnie ciężko pracowałaś, no bo znam Cię już dość długo i wiem, że nie odpuszczasz na treningach. Nie odpuściłam tak naprawdę żadnego treningu. Trenowałam bardzo ciężko. Miałam chyba jedne z najcięższych treningów w swojej całej karierze. No, Krzysiek się rozkręcił, że tak powiem. Poznał mnie, poznał moje możliwości i naprawdę jestem zadowolona z tego przygotowania. Trochę się przeziębiłam przez tydzień, natomiast jakby to nie zaburzyło przygotowań, także trochę też przeciążyłam nogę, ale nie skarżę się, jest dobrze, jest siła i teraz tylko wyjść i pokazać, co tam się nauczyłam. Powiedz, muszę zapytać, bo tak to jest zawsze, że jak jest kolejna walka, to jest szansa, że coś zmienisz w treningu, że będzie troszkę będzie przygotowany trening pod daną przeciwniczkę. Czy tutaj się troszkę coś zmieniło? Zmieniło się, bo dużo wcześniej wiedzieliśmy, z kim będziemy walczyć. Walczę z Giną Ohamia. No, trzeba było się dobrze przygotować, bo przeciwniczka po pierwsze ma bilans dodatni, ma 11 wygranych, tylko 2 przegrane. Trenowaliśmy dużo akcji pod nią i mogliśmy się w pełni naprawdę taktycznie przygotować, fizycznie pod tą zawodniczkę. Także myślę, że teraz było nawet bardziej profesjonalnie, mogę powiedzieć, niż wcześniej. No, w takim razie będziemy czekali niecierpliwie na Twoją kolejną walkę. Tutaj teraz będzie pas mistrza Polski, tak? Tak. Zawodowego mistrza Polski. Tak, tak, będę zawodową polską mistrzynią, jak to zabrzmiało. Także tak, międzynarodowe mistrzostwo Polski, dokładnie. Dodatkowy pas. Tak przy okazji, jak tutaj sobie siedzimy, tak generalnie jak jechałem, to myślałem sobie o tym, żeby pogadać z Tobą o tych trudnych początkach, bo tak na dobrą sprawę nie jest łatwo dziewczynom w boksie. Ciężko jest zaistnieć. Promotorzy nie chcą za bardzo promować dziewczyn, prawda? To jest rzeczywiście prawda. Mnie było bardzo ciężko się wybić i gdyby nie Mariusz Grabowski, ja go tutaj uznaję w tym momencie za takiego ojca tego kobiecego zawodowego boksu, bo była bardzo długa przerwa pomiędzy Rylkową, Guzowską, boksowała jeszcze Karolina Łukasik-Koszewska, natomiast później było długo, długo nic i dopiero Mariusz zdecydował się na dziewczynę i teraz widzę, że już coraz więcej promotorów decyduje się w swoich stajniach na kobiety. Także tylko to cieszy, natomiast jest bardzo, bardzo ciężko zacząć. No właśnie, teraz jest tak, że Ewa Piątkowska wylądowała w Sferis Knockout Promotion. Wczoraj, czy bodajże przedwczoraj, była informacja o tym, że Sasza Sidorenko będzie też zawodowo boksować. Miałyście okazję ze sobą sparować. Opowiedz coś może o tym. Tak, sparowałyśmy ze sobą bodajże 2 razy, już nie pamiętam, dwukrotnie. Nie były to jakieś bardzo długie sparingi i one się akurat działy wtedy, kiedy byłam w przygotowaniach siłowych, próbowałam złapać tutaj więcej luzu. Także sparingi były, uważam, wyrównane. Cieszę się, że kolejna kobieta pojawiła się na zawodowym ringu. No, słyszałam, że tutaj też miało dojść do pojedynku ze mną, że byłaby chętna Sasza, natomiast tak jak mówię, mój promotor próbował domówić szczegóły walki z Piątkowską, nie dogadał się z promotorami i w tym momencie pozostawiamy dogadanie się tutaj dwóm promotorom pozostałym i ja mogę z miłą chęcią zawalczyć z zwyciężczynią tego pojedynku. Czyli generalnie wychodzi na to, że jest duże zainteresowanie dziewczyny, chcą boksować, promotorzy się troszkę otwierają jakby na ten boks kobiecy. Powiedz jeszcze, jak tak może, żeby dziewczyny wiedziały, jak u Ciebie to wyglądało, jak były generalnie same początki tego, że zdecydowałaś się boksować,
No i co ty zrobiłaś wtedy? Co ja zrobiłam? No na pewno dużo pomogłeś mi ty, Mariusz, bo przyjeżdżałeś na pierwsze początkowe wywiady, wtedy kiedy tak naprawdę nikt jeszcze nie słyszał o Brodnickiej i o tym, że kobieta chce tutaj na zawodowym rynku gdzieś tam zaistnieć. Na samym początku zapłaciłam za swoje dwie pierwsze walki z własnych pieniędzy, czyli potrzebny jest na pewno jakieś fundusze, czyli może nawet nie z własnej kieszeni, ale zdobycie sponsorów jest bardzo ważne. I wtedy, jeżeli ma się już jakąś kwotę, to można, myślę, bardziej tutaj rozmawiać z promotorami i z organizatorami takiej gali, tak? Także no pieniądze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze na samym początku, a później myślę, że też ważne jest promowanie jakby siebie gdzieś tam, nie wiem, też żeby takie dziewczyny otwierały swojego fanpage'a, tak, pokazywały się w różnych miejscach, uczestniczyły w jakichś akcjach charytatywnych, no po prostu pokazywały, że trenują i że naprawdę zależy im na walkach. Że tak naprawdę istnieją, żeby tak, nikt o nich nie zapomniał, a wręcz żeby same o sobie też przypominały. Dokładnie, bo tym wiesz, nie tylko chodzi o walkę, bo no, w zawodowym boksie mamy walki raz na 3 miesiące, tak, na 4. Chodzi o tą całą taką otoczkę, tak, żeby gdzieś tam właśnie wywiadów udzielać, no po prostu, żeby pokazywać się w mediach. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby być. Chodzi o to, żeby być i żeby też ciężko trenować. No, to jakby się nie rozerwalnie wiąże z tym sportem. W tej chwili będzie kolejna twoja walka. Myślisz, wybiegasz przyszłość troszkę? Tak, wybiegam. Liczę i bardzo bym chciała w tym roku zaboksować o Mistrzostwo Świata, nie wiem jakiej federacji, natomiast myślę, że jest to do zrobienia w tym roku i takim moim marzeniem jest zaboksowanie tutaj w Polsce przed polską publicznością. Jeżeli to by się udało, no to ten rok naprawdę byłby dla mnie niesamowicie udany. W sumie chyba takim przełomowym rokiem to był zeszły, prawda? Tak, przełomowym rokiem był zeszły, bo wtedy walczyłam o mistrzostwo interkontynentalne Federacji WBF i też przeskoczyłam z 4 rund na 10. No i w tym momencie czekam na kolejną szansę. Już tamtego pasa nie będziemy bronić, natomiast jakiś drugi do kolekcji na pewno by się przydał. Tego ci życzę w takim razie. Ewcio, tak powiem ci szczerze, że przyglądam się w internecie, jakieś informacje się o tobie pokazują, jakieś wywiady nakręcę albo jakiś film. Masz, powiem ci, wierną rzeszę swoich fanów. Te komentarze są po prostu przerażające, ale też jest i wielu, którzy naprawdę cię lubią. Tak, także bardzo wszystkim dziękuję fanom za te pozytywne komentarze, szczególnie tutaj... Jest ulubieniec jakiś? Tak, jest. Ojciec z Radia Maryja, o takim, że tak powiem, pseudonimie kolega, także serdecznie cię pozdrawiam i oglądaj mnie. No to się zacznie teraz. Tak, chciałam jeszcze powiedzieć, że w czwartek kolejny, 12 marca będzie trening medialny w Lubinie, no i już 14. Także ojciec z Radia Maryja nie może tego odpuścić, musi tam być. Nie możesz tego, ojcze, odpuścić, szykuje się fajny kostium na wagę również w piątek, no i 14 walka. Właśnie my tam rozmawialiśmy też o tych trudnych początkach i tak na dobrą sprawę. Nie byłoby to możliwe bez sponsorów, tak? Pewnie masz jakichś swoich sponsorów, którzy ci pomagają. Opowiedz coś o tym. Oczywiście, jest to tak naprawdę setki wysłanych maili, rozmów na samym początku, żeby zdobyć takiego sponsora. Teraz jest dużo łatwiej i właśnie podjęłam współpracę z firmą Imbiriada. Jest to napój naturalny z cytryną, z miodem i z imbirem. Także bez sponsorów no, na pewno moje przygotowania by tak nie wyglądały. Nie mogłabym się skoncentrować tylko właśnie na treningu, a przez taką dzięki pomoc mogę to uczynić, mogę to robić. Rozumiem, że trening medialny będzie zaraz przed ważeniem, tak? Bo to jest 12, to jest czwartek, tak? Tak, to jest czwartek. A nie, gala jest w piątek? Nie, gala jest w sobotę, czyli w czwartek 12 trening medialny, także z Krzysiem Drzezgowskim pokażemy kilka akcji i w piątek waga, no i w sobotę już to najprzyjemniejsze. No, mówisz najprzyjemniejsze, ale wszyscy się martwią też, czytając komentarze, wracają o twoją buzię, no nie ukrywajmy. Słuchajcie, jeszcze o coś. Ja do wszystkich fanów i do tych, którzy się martwią o moją buzię, jakbyście mnie zobaczyli 8 lat temu, to naprawdę wyglądam teraz bardziej korzystnie niż te 8 lat temu.
byłam trochę grubsza i naprawdę, no jakbyś zobaczył moje zdjęcia, to ja wstawię zresztą na mojego fanpage'a taką metamorfozę. No naprawdę, to jest, to wcale tak nie wygląda i jakby nos mam cały czas prosty, nic się nie dzieje. Także nie martwcie się, wspierajcie Ewę, kibicujcie i bądźcie na treningu medialnym. Bądźcie na treningu medialnym i również zapraszam albo do Lubina, albo przed telewizory. Pa, pa!